Ktoś to przecież powinien zrobić, ktoś powinien reagować, ktoś powinien się przeciwstawić, ktoś powinien protestować. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam, i znajdowałem taką odpowiedź: Jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja, Władysław Bartoszewski? Nazywam się Jadwika Korzeniewska, a to jest podcast bez zadyszki. O nawykach, dobrej motywacji i produktywności po swojemu. Zapraszam. Cześć. W poprzednim odcinku podcastu bez zadyszki rozmawialiśmy o zjawisku próżniactwa społecznego. W telegraficznym skrócie polega ono na tym, że produktywność i zaangażowanie poszczególnych jednostek spada wraz ze wzrostem liczby osób w zespole odpowiedzialnym za wykonanie danego zadania. Zjawisko to możemy obserwować zarówno w życiu zawodowym, prywatnym, jak i społecznym np. przy niskim zainteresowaniu wyborami, czy też innymi ważkimi społecznie kwestiami. Przed nami szósty odcinek podcastu, w którym porozmawiamy o zjawisku, mającym swoją genezę właśnie w próżniactwie społecznym. Mowa o rozproszeniu odpowiedzialności. Jak bardzo niebezpieczne może być to zjawisko, przekonało się społeczeństwo amerykańskie za sprawą Kitty Genovese. Ta młoda mieszkanka Nowego Jorku została zaatakowana w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, gdy wracała z pracy. Sprawca ranił ją nożem. Kitty wzywała pomocy, dopóki nie została raniona na tyle mocno, że dalsze próby podjęcia wysiłku były już niemożliwe. Mimo tego, Kitty doczołgała się pod drzwi budynku, w którym mieszkała i tam powoli konała przez kolejne, pół godziny. Pół godziny, podczas której sprawca zbiegł, a następnie powrócił na miejsce zdarzenia, by okraść, zgwałcić i ponownie wielokrotnie ugodzić nożem swoją ofiarę. Początkowe relacje gazet mówiły o blisko 40 świadkach, Mieszkańcach okolicznych budynków, którzy widząc zdarzenie, nie zareagowali. Finalnie okazało się, że świadków było łącznie dwanaścioro i że żaden z nich nie widział całego incydentu. Mimo tego większość z nich tłumaczyła swoją bierność tym, że sądzili, iż są świadkami zwykłej rodzinnej sprzeczki. To pokazuje nam bardzo frapujący i niebezpieczny mechanizm, a mianowicie społeczne przyzwolenie na przemoc, która ma miejsce w rodzinie. Choć wydarzenia, o których rozmawiamy, miały miejsce w 1964 roku, to jednak stereotyp taktujący o tym, że brudy pierze się we własnych czterech ścianach, wciąż niestety trzyma się mocno. Wystarczy spojrzeć choćby na starania Ministerstwa Sprawiedliwości, zmierzające do wypowiedzenia tzw. konwencji antyprzemocowej, ratyfikowanej przez Polskę raptem w 2015 roku. Dlaczego Polska chce to zrobić? Z dbałości o rodzinę. Wait a Zostawmy jednak ministra Zbigniewa i wróćmy do Kiti oraz do świadków, którzy fragmentarycznie widzieli całe zdarzenie. Ktoś ze świadków wezwał policję. Ktoś krzyknął do oprawcy przez okno, aby zostawił dziewczynę w spokoju. Ktoś zszedł na dół i trzymał Kitty za rękę, aż do przyjazdu ambulansu. Każda osoba z grupy tych, które nie zareagowały w żaden sposób, mogła wytłumaczyć swój brak reakcji w dokładnie ten sam sposób. Myślałem, myślałam, że zrobi to ktoś inny. Zdarzenie to nie mieściło się ludziom w głowach i stało się przyczynkiem do wielu badań i obserwacji. W jednym z eksperymentów proszono uczestników o wypełnienie przed udziałem w badaniu krótkiej ankiety. Faktycznie jednak samo badanie polegało na tym, by obserwować reakcję ludzi na to, co będzie się działo w poczekalni, kiedy oni będą tę krótką ankietę wypełniać. A w poczekalni działy się różne dziwne rzeczy w zależności od grupy, która była badana. A to ktoś podstawiony przez badaczy kradł pieniądze zostawione na widoku. A to z pod drzwi jednego z pomieszczeń wydobywał się dym. A to w pokoju obok było słychać, jak człowiek upada na podłogę. Za każdym razem efekt był taki sam. Im więcej osób było świadkami zdarzenia. Tym rzadziej ktokolwiek reagował. Wniosek, który płynie z badań, jest dość prosty: tym mniejsze prawdopodobieństwo reakcji, im więcej jest świadków zdarzenia. Stąd nazwa zjawiska, czyli rozproszenie odpowiedzialności, nazywane także efektem widza lub efektem obojętnego przechodnia. W sytuacji nagłej i kryzysowej często mamy bardzo mało. Informacji płynących z otoczenia, które by nam podpowiedziały, co mamy zrobić, jaka byłaby adekwatna reakcja. A skoro tak, to lubimy rozejrzeć się dookoła i popatrzeć na inne osoby, sprawdzić, co one zrobią, aby powielić ich zachowanie. Problem jest wtedy, gdy wszyscy dookoła robią dokładnie to, co my, czyli też rozglądają się. W nadziei na uzyskanie jakichś wskazówek od innych gapiów. Gdy tylko my jesteśmy świadkiem tego, że ktoś zemdlał na przystanku, no to być może kwestia życia tej osoby jest w tej chwili wyłącznie w naszych rękach. Od tego, czy i jak zareagujemy, zależy to, czy ta osoba przeżyje. Co jednak, jeśli świadków omdlenia jest pięciu albo dziesięciu, Wtedy nie czujemy, że nasza reakcja będzie tu znacząca, ponieważ jest wiele innych osób, które także mogą zareagować. I podświadomie naprawdę chcemy, by zareagował ktoś inny, dzięki czemu my nie narobimy sobie kłopotów. Co ciekawe, gdy przebywamy w grupie świadków, dostosowujemy się do panujących w tej grupie norm i zasad, stawiając je ponad swoimi osobistymi. Jeśli zatem reakcją grupy świadków będzie bagatelizowanie zdarzenia i na przykład uznanie, że osoba, która zemdlała na przystanku, to pewnie pijak, więc nie ma co sobie nim zawracać głowy, my także możemy przyjąć taką wersję zdarzeń i nie zareagować. Mamy tu zatem do czynienia także ze zjawiskiem konformizmu społecznego. Podporządkowujemy swoje działania normom grupy, aby nie wyjść na odludka, aby nie wyjść na dziwaka. Będąc w grupie świadków, jesteśmy również anonimowi. Nikt nas tu nie zna, więc nikt nie złapie nas za rękaw i nie powie: Ej, Marzena, czemu nie pomożesz tej pani? Skoro jestem tylko anonimowym przechodniem, to po cholerę mam się angażować. Zwłaszcza, że mam mało informacji, za mało, by ocenić, czy warto podjąć działanie. Swego czasu poszłam do kina z moją siostrzenicą. Wybrałyśmy głupią komedię, żeby ona mogła oderwać myśli od egzaminów, a był to środek egzaminów maturalnych. Film opowiadał perypetie trojga rodziców, którzy w noc balu kończącego naukę ich dzieci próbują przeszkodzić tym dzieciakom w zrealizowaniu pewnego paktu. W pewnej ze scen matka jednej z bohaterek stwierdza, że gdy prowadzi samochód a sytuacja wymaga złamania przepisów, to zawsze zadaję sobie jedno proste pytanie. What would Vin Diesel do? Czyli co zrobiłby Vin Diesel? To nawiązanie do filmu Szybcy i Wściekli jest pięknym punktem wyjścia do tego, aby skonfrontować się z efektem widza. Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia, które wymaga interwencji kogoś z osób postronnych. Zadaj sobie pytanie, co na Twoim miejscu zrobiłby ktoś, kogo podziwiasz, kto absolutnie wymiata, kto jest dla Ciebie wzorem do naśladowania. Kwestionuj swój ogląd rzeczywistości, zadając sobie pytania, zaczynające się od: A co jeśli? Wróćmy do sytuacji z zasłabnięciem na przystanku. A co jeśli ten pan, który zemdlał, to osoba, która ma cukrzycę? A co jeśli w domu czekają na niego dzieci? A co jeśli on umrze, bo ja nie zadzwonię po pomoc? I pamiętaj, ludzie bezdomni i nietrzeźwi też zasługują na pomoc. Kim jesteśmy, by oceniać, kto zasługuje na pomoc, a kto nie? Kto dał nam takie uprawnienia? Ok, a co w sytuacji, gdy to ty potrzebujesz pomocy? Możesz oczywiście liczyć na to szczęście, że w tłumie gapiów znalazł się na przykład lekarz albo naturalny lider, który po prostu sam wyjdzie z inicjatywą. Jeśli jednak nie trafisz tak dobrze, a jesteś przytomna lub przytomny, to by zniwelować efekt widza, zaleca się, żeby prosić o pomoc konkretną osobę z tłumu gapiów. Jak to zrobić, gdy nie znasz nikogo dookoła? Szukaj znaków szczególnych. Które odróżniają daną osobę od pozostałych, na przykład pan w żółtej kurtce czy pani w czerwonych okularach. Zwracając się do danej osoby, nawiąż z nią kontakt wzrokowy i wskaż na nią palcem. Gdy rozmawiamy o sytuacji kryzysowej, savoir vivre możesz sobie schować w... do kieszeni. Gdy prosisz o konkretną pomoc, konkretną osobę, nagle to ta osoba staje na samym środku sceny społecznej. Przestaje być anonimowa. Musi wyjść z roli przypadkowego przechodnia. Gdy już masz uwagę danej osoby, powiedz jej dokładnie, co ma zrobić: na przykład, proszę zadzwonić na 112, proszę tu przytrzymać, proszę mi pomóc, ułożyć tego pana na boku itd. Tak Warunkiem tego, by na zdarzenie zareagowała osoba, która nie jest z natury proaktywna, czyli nie przychodzi jej naturalnie wychodzenie z inicjatywą, jest skłonienie jej do przyjęcia osobistej odpowiedzialności. Gdy wyciągniesz rękę po pomoc do konkretnej osoby, to szanse na to, że ona poda ci swoją dłoń, znacząco wzrastają. A co, gdy jesteśmy sami z napastnikiem, a dookoła nie ma nikogo, tak jak to było w przypadku Kitty? Często mówi się o tym, by w tej sytuacji wzywać pomocy w taki sposób, by potencjalne zagrożenie było interesujące dla jak największego grona osób. To zabrzmi brutalnie, ale jeśli ktoś napada na Ciebie i chce Cię okraść, to krzywda stanie się tylko Tobie. Ale jeśli Twoje wołanie o pomoc będzie brzmiało pali się, ratunku, samochody płoną, zasugeruje to zagrożenie o szerszej skali. Tym samym szanse na to, że ktoś wyjrze przez okno, by sprawdzić, czy przypadkiem to nie jego fura stanęła w płomieniach, wzrosną. Reguła konsekwencji mówi bowiem o tym, że jeśli powiemy A, to prawdopodobnie powiemy też B. Jeśli zatem już ktoś wyjdzie z łóżka, by sprawdzić, co się pali na podwórku, a zamiast pożaru zobaczy tam dwie szamoczące się ze sobą osoby, to prawdopodobnie i tak zareaguje. Podsumowując, zjawisko rozproszenia odpowiedzialności jest powszechne i łączy się z reakcją stadną, choćbyśmy uważali się za nie wiem jak odważnych i cnotliwych, możemy niestety ulec efektowi widza. Aby temu zapobiec, potrzebujemy być czujni i uważni na własne myśli, gdy jesteśmy w stadzie. I zawsze warto wtedy zadać sobie pytanie, what would Vin Diesel do? Na zakończenie mam do Ciebie prośbę. Jeśli to tylko możliwe, reaguj na przemoc w każdej jej postaci. Nikt nie oczekuje od Ciebie, że rozpoznasz huk za ścianą, i będziesz na 100% wiedzieć, że to nie regał upada na podłogę, tylko twoja sąsiadka lub sąsiad, którzy nader często wpadają na otwarte drzwi od szafek. Nie musisz być detektywem. Nie musisz zbierać dowodów. Po prostu powiadom odpowiednie służby. Masz do tego prawo jako obywatel lub obywatelka. W najgorszym Choć w zasadzie to chyba w najlepszym razie, okaże się, że się mylisz. Ego trochę zapiecze, ktoś spojrzy na ciebie z skpiącym uśmiechem. Ale może się też okazać, że uratujesz komuś życie, że pokażesz komuś, iż jego los kogoś obchodzi. Że nie wszystko stracone. Jako osoba, która dorastała w przemocowym domu. Wiem, o czym mówię. Możesz mi w tym zaufać jak Vindlowi. Nim się pożegnamy, jak zwykle mam dla ciebie pytania coachingowe. Dziś będą aż trzy. Pierwsze, co to jest przemoc? Serio. Poszukaj u siebie, w sobie odpowiedzi na to pytanie. Ono bynajmniej nie jest proste. Drugie. Co Ci daje, a co Ci odbiera reagowanie na przemoc? I trzecie. Co z tego odcinka bierzesz dla siebie? To tyle na dziś. Dzięki Tobie wiem, że tego podcastu słuchają przynajmniej cztery osoby. Ja, montażysta, Moja mama i ty. Jeśli treść tego odcinka była dla ciebie wartościowa i użyteczna, polub go. Podziel się nim w mediach społecznościowych. Szepnij dobre słowo ziomkom. Dzięki za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Bez zadyszki.